poprzednim sezonie nawożenie malin w obiekcie było oparte na nawozach jara, zarówno nawożenie przed założeniem plantacji, jak również później w trakcie prowadzenia plantacji. W tym roku oddech został zamknięty w kwietniu po Wielkanocy, natomiast przed zaciągnięciem folii i zamknięciem tuneli zostało wykonane nawożenie podstawowe w oparciu nawożenie podstawowe posypowe w oparciu o nawozy wieloskładnikowe, znaczy nawóz wieloskładnikowy dokładnie Jaramila Complex. W standardowej dawce 250 kg na hektar. Zastosowanie produktu Jaramila Complex w tym okresie jest ważne ze względu na to, że jest to produkt oparty na siarczaniu potasu, czyli zalicza się do grupy produktów bezchlorkowych. Jak wszyscy wiemy, malina jest gatunkiem, który jest wrażliwy na nadmierną zawartość chlorku w glebie. Z pozostałych rzeczy, jeżeli chodzi o aplikację kompleksu wiosną, mam na myśli tutaj oczywiście charakterystykę tego produktu, to zwróciłbym uwagę na formę fosforu, a mianowicie formę polifosforanową, która jako jedyna, można powiedzieć, po aplikacji pogłównej w miarę sprawnie i szybko przemieszcza się w obręb systemu korzeniowego. Tutaj też uwaga, że fosfor jest jednym z dwóch składników pokarmowych, który jest odpowiedzialny również za regenerację systemu korzeniowego po zimie i właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej kompleks w związku z obecnością szybko działającej formy, która jest odporna na różnego rodzaju uwstecznienia przez glebę, dosyć szybko przechodzi w obręb systemu korzeniowego i właśnie na początku wegetacji następuje wspomniana przeze mnie regeneracja. Tu warto zauważyć też w związku z tym chlorem, co kolega powiedział. Poprzednia zima była bardzo łagodną zimą, nie było pokrywy śnieżnej, a doskonale mam informację z terenu, że wielu plantatorów zastosowało w tamtym roku sól potasową jesienią. To stosowanie to było listopad, grudzień. No i teraz pozostaje taka kwestia, czy ten chlor soli potasowej przemieścił się w glebie, czy jednak się nie przemieścił. I czy to też nie ma wpływu na niektóre plantacje, bo na tych plantacjach, gdzie ta sól potasowa była zastosowana, kondycja roślin nie jest tak dobra, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak to? Jakieś masz może zdania? Znaczy tak, jak wcześniej zostało wspomniane przeze mnie, malina razem z innymi gatunkami jagodowymi należy do gatunków bardzo wrażliwych na chlorki. Z badań wieloletnich wynika, że po zastosowaniu wysokich zawartości soli potasowej czy nawozów rolniczych, które zawierają sól potasową, może sam pokrój rośliny czy części zielone nie ulegają, wygląd rośliny nie ulega zmianie, natomiast jest stwierdzony istotny spadek wielkości plonu po zastosowaniu właśnie nawozów potasowych w formie soli potasowej czy w formie nawozów rolniczych opartych na soli potasowej. W przypadku uprawy takiej, jaką jest malina, nie ryzykowałbym również, bo często producenci mówią, że na glebach lekkich, tak jak wcześniej zostało wspomniane, następuje przepłukanie tego chloru. Nie ryzykowałbym nawet na glebach lekkich stosowania późno jesiennego czy zimowego tej formy nawozu. Po zastosowaniu właśnie nawozu wieloskładnikowego, w sumie to było jakieś 2-3 tygodnie przed zaciągnięciem tunelu, no chcieliśmy też, żeby ten nawóz wykorzystać warunki pogodowe, żeby nawóz rozpuścił się i przemieścił się w glebie. Jak wiemy, do tunelu nawożenie posypowe nie jest nawożeniem szczególnie predysponowanym. Dlatego też w tej chwili rozpoczynamy już program fertygacyjny. Były wykonane 2 cykle fertygacyjne. Jeden w oparciu o Kristalon Vega, a drugi cykl to był Calcin. A propos wspomnianego programu fertygacyjnego, to tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że jesteśmy po cyklu 3-letnich badań, które były realizowane bodajże między 2008 a 2011 rokiem. Badania te były robione głównie na malinie jesiennej, na dwóch odmianach Polana i Polka, i trzeba powiedzieć, że
malina jest gatunkiem, który bardzo wdzięcznie reaguje na fertygację. Wspomniane tutaj przez pana doktora wcześniej dwa produkty, czyli Crystalon Vega. Jest to produkt właśnie typowo na tą fazę, czyli gdzieś tam 2-3 tygodnie po rozpoczęciu wegetacji, zbilansowany stosunek azotu do potasu. I jeszcze tutaj należy podkreślić jedną rzecz, jeżeli chodzi o Crystalon Vega, że forma fosforu w tym produkcie również jest formą polifosforanową, czyli również sprawnie, szybko przemieszczającą się w obręb systemu korzeniowego. Drugi produkt, który został wspomniany, czyli kalcynik, czyli zwykła, podstawowa saletra wapniowa. Przypomnę, jest ona należona do grupy nawozów, które są rozpuszczalne. Mamy dwa rodzaje kalcynitów, czyli kalcynit i kalcynit flakes. Zarówno jeden produkt, jak i drugi nadaje się do fertygacji, do dokarmiania dolistnego również. I tutaj, jeżeli chodzi o kalcynit, to uważam, że w naszych warunkach polskich, gdzie mamy cały czas problem z dosyć niskim pH gleby, czyli z klimatem, można powiedzieć, humidowym, przewagą opadów nad parowaniem jeszcze, jest to produkt podstawowy, jeżeli chodzi o fertygację jako źródło azotu, aczkolwiek nie tylko, również jako źródło szybko dostępnego, dobrze rozpuszczalnego wapnia.